Cześć, drogie fany, witam was w kolejnym odcinku na moim kanale. Jest to taki odcinek specjalny. Ponieważ nie jest dziś niedziela, a w niedzielę co do zasady jest odcinek, no nieważne, po prostu kolejny raz nie mogłem się oprzeć i dokonałem troszkę zakupków. To jest straszne, jak źle jest z tymi klockami. Ty wiesz, człowieku, że one, no generalnie raczej są złe albo średnie. Zadajemy sobie cały czas pytanie, czy to w ogóle jest fajne, ale przychodząc obok kolejnego zestawu, no patrzysz na niego i nie możesz się oprzeć. Oprócz klocków, które też tu kupiliśmy, niedawno dostałem paczkę, mogliście to zobaczyć na bazowym moim kanale Klocko Grał. Dostaliśmy list pewien od fana, był on skierowany stricte do właśnie WTF Kloca tak naprawdę. Przy czym ja go otwarłem tam, był tam też liścik, który do mnie napisał kolega z kanału Klocki Świat. Witaj WTF Kloc, jest to moja pierwsza paczka do ciebie, jednakże już trzecia do Szymona M. Tak, bo do Klocko Graura on wysyła notorycznie paczki. W paczce znajdziesz garść klocków, śmieci przekreślonych na klocków, WTF oraz trochę figurek. Mam nadzieję, że to nie są takie śmieci. Zobaczymy zaraz. Pozdrawiam Klocki Świat, WTF Kloc. Jakie piękne logo wykonał. Kurczę, chyba aż na tło to powinienem stawić kanału dodatkowo. A tu jest fragment taki, bo jeszcze były płyty z grami a propos mojego drugiego kanału, bo to jest właściwie trzeci drugiego kanału, czyli Klocko Grał. No i tu kolega ma jeszcze prośbę, niech ta figurka odegra ważną rolę w serialu WTF City. Tego kolego obiecać ci nie mogę, na pewno tam proszę, ładnie jeszcze napisane, natomiast na pewno tam wyląduje, tak? Więc jakąś rolę odegra, czy ważną, czy nie, tego obiecać nie mogę. Co prawda już powoli jakby jest scenariusz na ten drugi sezon WTF City, no właściwie taki pierwszy pełnoprawny, ale no nie mogę wam na dziś za dużo zdradzić. Liścik leci oczywiście do skrzynki z listami, ponieważ ja wszystkie listy, musisz wiedzieć, Klocki Świecie, zostawiam sobie na pamiątkę, więc również ten liścik jest tutaj nie inaczej potraktowany, tylko jest odłożony do, poleci do kuwetki z liścikami, a my sobie zobaczmy tą figurkę i zaraz zobaczymy właśnie, co to od ciebie dostałem, ponieważ tak jak wspominałeś, mamy tutaj trochę kloca do miasta, który zawsze się przyda, no i całkiem niemałą liczbę figurków, tak? Figurki i tu parę ładnie wkleiłeś, nie wiem, czy pytanie, czy nie, ale to R na końcu, oczywiście wszystkie sobie obejrzymy. Troszkę szkoda, że one nie są opisane, ja teraz nie wiem, jak mają mieć na imię, bo jak wiesz, ja nazywam klocki po imieniu, na zasadzie z jakiej są serii, no trudno, jakieś imiona im tu dopiszemy. Całkiem ciekawy kloc, poza tym, że ta noga lata mu prawie luźno, a ta normalnie. Tenże Hipek oczywiście tu recenzji nie będę go poddawał, on wyląduje w mieście, jaka twarz ciekawa. Komu teraz kurde gdzieś, nie, ale nie, wbrew pozorom naprawdę, jak na podróbkę oczywiście całkiem, spoczko zarysowana. A torsik też taki, no bardzo to podobno jest ninjagowe, więc kurczę, Klocki Świecie, byłoby super jakbyś mi w ogóle mógł, o ile oczywiście sam masz pojęcie z jakich serii pochodzą te, pamiętasz z jakich serii pochodzą te klocki, opisać kto skąd pochodzi. Obejrzyjmy sobie luźne klocki, bo to jest wiadomo nudniejsze. Przy czym wcale nie złe. Mamy tutaj całkiem zgrabną z Kobi podstawkę. Zieloną, dużą trawkę. No to jest coś, co się zawsze przyda. Nie oszukujmy się. O, jak się ładnie odbija w ogóle lusterko. Patrzcie, możecie zobaczyć nawet mniej to, co jest za mną. Wow, całkiem ciekawe lustereczko. Zawsze mnie tutaj ten duch fascynował w Kobie, że jest tak mocno zabezpieczony, znacznie bardziej niż Lego tymi liniami. Jakiś jeden luźny klocek. China. Ciekawe. No i drugi duży całkiem kloc z Kobi, który symbolizuje nam tu śnieg. No nie powiem, przy budowie miasta takie klocki są zawsze przydatne, bo no po prostu potrzebujemy budulca, ale potrzebujemy też ziemi. Także ziemi już od ciebie mam. Trochę budulca, jak widzimy, również. Klocki w znacznej mierze to są no-name'y tutaj wszystko. Jakieś dwa płaskie też ciekawe. No czuć w rękach, że to nie jest Lego. Nawet śmigło się trafiło. Też no-name'owe. Akurat ten ogień to poznaję. On jest raczej z Kobi. No fajnie, jak jednak się zdecydują zaatakować miasto, to już mamy ogień. Nawet ogień będzie wtedy podróbkowy, a nie legowy, jeżeli to miasto się będzie palić. I mamy też taką drabinkę.
troszkę brudną, ale oj tam, to się też przyda, jak miasto będzie w górę. No i całkiem fajne nosze, jak oni w którejś wojnie z innymi klockami poniosą jakąś wojnę, albo Hipek sam się rozleci gdzieś w powietrzu. Fajnie, że są nosze, żeby, prawda, można było tego biedaka z pola bitwy znieść. I teraz najciekawsze, czyli to, co pewnie czeka największa ilość z was, jak największa ilość figurek. Mówię spokojnie, to pokażę, co tu jeszcze z tyłu mam, także bez nerwów. Pokażę wam 7 nowych paczuszek, które kupiłem. No niesamowite to jest, mówię, jak to działa. Niby mówię, co jak wierzę, to jest ludzkie. Bardzo doceniam twoją szkołę pakowania, bo patrzcie, wszystko jest w osobnej folijce, tak? No niesamowicie jest to fajne. Kurde, co to jest? Ja pierdziu. Folijki się zawsze gdzieś tam przydadzą. Czy to w ogóle jest klocek? Chyba nie. Aczkolwiek... Nie, no to chyba nie jest klocek. Aż mu okulary spadły, ale czekajcie. Nie, to jest klocek, bo pasuje do tego. Ha! Co to w ogóle jest? Gdzie on ma oczy, ten klaun? Znaczy zgubił oczy, bo oczy są zakładane w ten sposób dodatkowy. Ta, nawet tu u góry ma coś takiego klockowego. Kurde, to jest pseudoklocki. A to nie są, to są jakieś mega bloksy czy coś? Głowa mu się kręci, no całkiem ciekawe to jest i to do pewnego stopnia tylko. Tu powinien mieć rączki, które albo zgubiłeś, albo zapomniałeś. Aha, i one powinny blokować tą głowę, żeby się jednak nie ruszała. Aha, czyli po prostu to taka ściema jest z tym ruszaniem. Te okulary, no ciekawy patent, to na pewno. One w ogóle, na... nie no jest tutaj takie to, żeby to weszło. No ciekawe, ja się muszę grubo zastanowić, no bo pasuje to, mówię, do klocka. Nie odpada to od klocka, czyli jakby klocki, czyli powinno iść do WTF kloc. Napiszcie mi koniecznie, bo ktoś z was musi wiedzieć, co to jest tak naprawdę, bo nie oszukuj mi, to jest charakterystyczny element. No bardzo ciekawe. Co mamy dalej? Mamy 2 laleczki, które już pojawiły się. Jedna z nich to jest chyba dokładnie ta sama, którą już... Chociaż, bo ja wiem, to są laleczki Kobi, czyli Kobi ma swoich własnych frencików. No i właśnie tutaj też te laleczki. No wychodźcie laleczki. Ale nie musicie się rozwalać po drodze. Jedna to jest pani taka doktor, jak widzicie. Fajnie, bo WTF-y potrzebują medyka. Te nosze i medyk, który tutaj jest, no całkiem spoko pani, całkiem w sensie, no ładna. Jak na podróbki kobikowskie oczywiście, czy podróbki. Kobi to nie jest podróbka, zacznijmy od tego, że o tym mówiłem nieraz. Po prostu jest fajna tak figurka i tyle. No ta tak trochę złabić z tym wyrazem twarzy i w ogóle, no... Ale mówię, w mieście jak najbardziej się oczywiście każda persona przyda. Jeżeli tak, to są chyba mega bloksy, bo tutaj znowu mamy, ja to poznaję, ja to gdzieś widziałem w jakimś Carrefourze czy czymś takim. I to właśnie były chyba mega bloksy. Co to jest to? Ja kurde nie mam pojęcia, chociaż widywałem to nieraz. Wygląda to na mocno spleśniały kawałek pizzy. Ma rączki, napiszcie, że są mega bloksy czy co. To się w ogóle nogi wyjmują, chociaż kurde, bo... Nie wiem, nogi takie bardzo kobikowe. Napiszcie mi koniecznie, co to jest. No ciekawe, patrzcie, ile ciekawych osobowości się pojawi w WTF City. A no czegoś takiego to nawet Lego Klockozaur City, przepraszam, nie ma. Te dwie figurki jestem prawie że pewny, że jest to dromader. Szczególnie tego typa, bo mieliśmy gdzieś już raz w moich zestawach identyczny wręcz torsik. Jak u tego typa tutaj. Mocno blokowe. No nawet kurde, w ogóle to nie jest dokładnie, nie no, inna twarz trochę, ale karnacja, wszystko dokładnie, to są dromadery, znaczy przynajmniej to, ale nie, dobra, to nie jest dromader, bo już widzę, że patrzcie, zupełnie inna, chyba że tutaj dziewczyny by się różniły i faceci byliby tacy na pakowania, a dziewczyny nie, bo z jednej strony bardzo mi to przypomina dromadera, w ogóle patrzcie, jakie wesołe włosy, ta, popaczone, całkiem ciekawe włosy, co tu się stało w ogóle, no całkiem ciekawa ta babeczka. Jejo, jakie to jest niepełnosprawne, to aż zęby bolą. Kolejna figureczka, mówię, bardzo bym cię prosił, świecie klocków, klocki świecie właściwie, byś nie napisał mi, jeżeli kojarzysz, co jest czym. Tutaj również jedna noga latała jak luźno, druga nie, ale torsik niezły, ale twarz się zmazała, ale ciekawy hełm, ale no, a kwintesencja WTF-u po prostu, w sensie, no... klockowego WTF-u z tym jeszcze zmazaniem. Pytanie znowu, bo tak zmazane fabrycznie, czy dopiero tobie się zmazało, czy kiedy to się zmazało. No ciekawe, ciekawe. By było dalej ciekawe. I otwieramy kolejną. Bardzo dużo figurek, fajnie, ci bardzo dziękuję.
Mówię, jeżeli jesteście ciekawi, bo kolega też nagrywa filmy na YouTube'ka, to w opisie macie link do kolegi, a można obejrzeć. To są dokładnie te same klocki, co te. Po nadruku patrzcie nawet, jak kurde chamsko po prostu podmienione kolorki. Ten przynajmniej ma całą normalną twarz, ale to z tego jak... Nie, o, dobra, trzeba było użyć sposobu. No tu ma przynajmniej normalną twarz, tak? Więc jest tu lepiej. No, mega, mega rekrutacja po prostu następuje. O, jaki ciekawy stalkier w ogóle, stalkier. Albo inny żołnierz radziecki. Ale to są dalej, to jest, kurde, parcie z kamizelką, wow. No i to będzie gieroj normalnie do pierwszego rzędu do walki. Zajeżdża dromaderem po kształcie klaty. Kamizelka całkiem ciekawa. No, pierwszy będzie gieroj do armii WTF-owej, to na pewno. Bardzo ciekawa figurka. Tutaj również, nie no, dromader jak nic po głowie, bo to jest nawet to samo, gdzie jest tam ten dromader? No, to samo, ta sama główka, dromader, no ciekawa, ale ta kamizelka naprawdę będzie mógł, no i ten stalkerowy hełm, taki wiecie, taki Vader lat 50. zeszłego wieku, będzie mógł śmiało wchodzić, prawda, do WTF City z pistoletem, szkoda, że tej broni nie ma, ale broń sobie dokupię. Jeżeli chodzi o ciekawostki, czyli tę spleśniałą pizzę i tego minionka, to widzę tu też kolejnego, co to jest, to mi przypomina jakąś w ogóle dziwną wersję tego, w młodości Aku. Oglądacie Samuraja Jacka? Pewnie nie, a bajka kultowa. No to mi bardzo wygląda, że to jest dokładnie to... Nie, bo inne nogi zupełnie. Albo ja jestem mega nie na czasie z tymi bajkami wszystkimi, albo nie wiem. Nie mam pojęcia też, jaki to jest kloc, jaka to jest firma. Wygląda w miarę... Nie, główka się nie odkręca, tylko nogi. W miarę okej. Okay. Ciekawe tu rozwiązanie. Kurde, ileż jeszcze podróbek przede mną, jakaś mucha jest, ileż jeszcze rzeczy, kurde, ja mam do odkrycia, serii, weszłem w ten świat, ale ileż jeszcze przede mną tu czeka cały czas, dajcie wy święty mi spokój. Policjant, WTF City, jakie oczy, nie, ładny nadruk, ta figurka to mnie bardzo zainteresowała, patrzcie, nogi co prawda takie, trochę śmieszne, ale... Jaki ładny nadruk główki, kurde, no no, i uszy, no, to ściągane, kwadratowa głowa, a nie Minecraft. No, nie powiem, bardzo ciekawa figurka, naprawdę mam nadzieję, klocki świecie, że mi napiszesz, skąd są, przynajmniej te, które interesują mnie najbardziej, albo te, które przepamiętasz, jeżeli nie ty, że są tu inni fany, widzy, którzy widzieli, skądś znają te, co tu się stało, się, co mu się w głowie stało? Którzy wiedzą skąd to jakiś super bohater, patrzcie, człowiek rurka, nie wiem co to jest. Co to jest? Kolejna kwintesencja, ale to też zajeżdża po kształcie klaty dromaderem. No i nogi wszystkiego, więc chyba dromader całkiem dużo. Aj. Co to jest? Po prostu niesamowite. Ależ oni się, kochany klocki świecie, przydadzą w tym nowym sezonie WTF City. To na pewno. Potrzeba tam dużo ludzi. Potrzeba tam dużo śmiałków, dużo pracowników, ale i wojowników też, co by nie patrzeć. Kim będzie ta ostatnia już... Ostatni... Co to jest? Ej, powiedz mi, że to skosplayowałeś, bo tu jest jakiś tor strażaka, tu jakiś luciadores, tu kobita z... Nie, dobra, Klata dromadera, nogi nie wiadomo czyj, jakieś transformersy, ale twarz genialna, nie? Twarz genialna. A włosy to już w ogóle, no włosy to nie powiem, chyba jeden z najfajniejszych kloców w tym, co mi tu wysłałeś. Dobra, drogi klocki świecie, ja ci bardzo dziękuję, bo naprawdę mega dużo tych figurek tu jest. Nie wiem, czemu chcesz, żeby akurat ta odegrała ważną rolę, bo serio dużo bardziej ważną rolę odegra to coś, czy to coś w tym serialu, albo nawet... Ten typ, bo no taki jest serial WTF Kloc i WTF City, więc no super, mega dużo figurek, miasto potrzebuje nie tylko klocków budulcowych, ale i hipków, które to miasto zasilą, więc niesamowicie fajnie, a teraz pozwolisz, że przesunę sobie to na bok gdzieś i pokażę, jakie zestawy kupiłem nowo, oryginalne miałem powiedzieć, ale by była wtopa. Przede wszystkim, kochanieńcy, przychodziłem dzisiaj obok kilku Chińczyków, nie mogłem się powstrzymać, zakupiłem sobie oto klocki Dargo. Klocki Dargo i Pokémon Go. 6,50 dałem, ale mówię tak, figureczka, dwa Pokémoniki, w tym Bulbasaur, no to mówię, prawda, ciężko się oprzeć. Co ciekawe, w tych Chińczykach, które kupowałem, prawie nigdzie nie było tu żadnego polskiego opisu, że pustaki czy coś, no ciekawe. Takie klocuszki, więc jedne mi przybyły. Drugie, klocuszki, z daleka myślałem, że to są HD, ale wiecie, to jest konut Hilong Da.
nie wiem, czy to widzicie, H-J-D. Wow! Normalnie, prawda, sami przyznacie, kto jakieś Chińczyki się tu wysiliły. Co prawda napis Deformation Creative, no może znaczyć, że to będzie fajnie zdeformowane. 4,90, wcale nie najtaniej, więc takie klocki tutaj po 3 chodzą, więc liczę, że jakościowo to pójdzie z tym, co jest w środku. Transformers, lepku! Transformers, pytanie, co nie jest Transformers albo Transfirmers. Ale patrzę, mówię, tak stożkogłowy zdecydowanie. W ogóle ktoś kojarzy stożkogłowy taki film, bo ja ledwo go kojarzę z dzieciństwa. Pytanie, czy wy go w ogóle kojarzycie? Bardzo ciekawy mnie ten system na rękach, czy to faktycznie coś takiego ma, bo ja powątpiewam zdecydowanie. 5 zł natomiast, więc nie jest jakaś kasa, prawda? Żebym jej nie miał, nawet ja. Jedźmy dalej, właśnie, bo udało mi się upolować dwie bardzo ważne rzeczy. Bardzo długo chodziłem do tego sklepu, gdzie kupiłem pierwsze 3 Monstersy. Musicie wiedzieć, że to z serii są 5 Monstersów, więc jest to pierwsza w historii seria, ta Monstersów, firmy, której nazwy nie potrafię do końca... O! Kulebo. Pierwsza seria, gdzie zebrałem wszystkie 5 stworków i wszystkie 5 stworzą nam... Łap się ostrości. Taką tutaj całość kiedyś nam stworzą. Złapie się? Złapała się. No, jaki kanał, taka ostrość. Wszystkie 5 złączymy w to, także mamy wszystkie te tutaj 5 stworków. No to będzie ciekawa recenzja. Myślę, że wszystkie 5 w jednej recenzji pójdą, bo bez kitu nie będziemy robili 5 osobnych. 2,99, więc nawet nie 3 złote. No mega ciekawe to będzie. Udało mi się w końcu dopaść, a chyba nas 5 razy chodziłem do tego Chińczyka, by kurde cokolwiek takiego znaleźć. BGL i Despacito Me 3, czyli coś z serii Minionki. No ciekawe. Jeżeli to wygląda tak, jak tutaj prezentują, to będzie beka. Wiele tutaj tych minionków, też nie mogłem się oprzeć. I ostatnia 6 paczka, w ogóle to kosztowało 5 zł, widzicie? Ostatnia 6 paczka, 7,50, więc dotychczas najdroższy... Nie, przepraszam, jeszcze były te Wrecking Shack Force były droższe. Ale 7,50 pieniądza, gdzie tu jest ta cena? Gdzie jest cena? Gdzie jest... A tu była przecież Mistrz W. No, podstawowe miasto LEGO ma Mistrza W, więc czemu WTF City ma nie mieć Mistrza W? Absolutnie wszystko po japońsku. Nie mamy tu grama napisu po polsku, ba, nawet po angielsku. Jedyne co jest po angielsku to tu E. 6 ninjów. Mega perfidna podróbka. Ninjagu, właściwie KKU, bo to jest KU na końcu. Taka perfidna z perfidnym obrazkiem oryginalnego Garmadona i tak dalej. Perfidny, no wszystko to jest perfidne. Natomiast mamy tu kawałek budyneczku, jakże potrzebnego. No budyneczku, konstrukcja jakiś, no i Mistrz Wu. Kochani, tak to się przedstawia. Wkrótce oczywiście, ja wiem, jeszcze mam z 20 innych paczek do recenzji i chyba powoli przykręcę tempo, że będziemy robić częściej jedną paczkę tygodniowo, bo nie mamy szans się z tym wyrobić, a gdzie tam jeszcze ta święta na kupie i tak dalej. Tobie, Klocki Świecie, dziękuję bardzo za mega naprawdę wsparcie dla WTF City. Na pewno ktoś ważną rolę w tym WTF City odegra. Ja wam dziękuję za to, że widzieliście moje nowe paczuszki, jakie tutaj sobie dzisiaj nakupowałem. No będzie teraz ciekawie, będzie się działo na tym kanale, no zresztą jak zawsze. Widzimy się już wkrótce, oczywiście w niedzielę, ale mam nadzieję, że widzimy się też dziś, jutro i pojutrze na innych moich kanałach, gdzie również dzieje się bardzo dużo ciekawych rzeczy. Dzięki za kolejny wspólny odcinek i do zobaczenia wkrótce.